Odsuń się do diabła! Co to było? Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Miłosz Tor i zapraszam was na kolejny materiał z The Order 1886 na PlayStation 4. Wracamy szybko do gry, mamy tutaj niezłą jatkę. Dużo ludzi tutaj próbuje nam odebrać życie. Spróbuję go wyczaić, gdzie jest przeciwnik. Gdzieś dwóch wybiegło, ale w którą stronę oni się udali, nie mam żadnego pojęcia. Co tutaj mamy? Mamy jeszcze pistolet chyba. Dobra, jedno strzałówki. O, właśnie, teraz u góry się pojawił. Pięknie, wow. Elegancko, naprzodujmy sobie. Jak daj strzelcem, jestem dosyć niezłym. Mi się przynajmniej wydaje. Oj, zapeszyłem. Cholera. Oj. Dobra, poprawiłem się. Który pierwszy? Okej, to widzę, że nawet zabija ta snajperka strzałem w rękę. No mało realistyczne, no ale... Można wytłumaczyć Tesle, że on potrafił zrobić już wtedy bronie, które zabijały ludzi strzałem w rękę. Okej, jeszcze są, widzę. Wow! Oj! Szybko! God damn it! Człowieku, weź mnie tu, nie strasz. No, to była ta specjalna moc, którą zużyłem na jednego przeciwnika. Galahadzie, napotkaliśmy bardzo silny opór. Ilu ich tu jest? Do cholery. Wow! Shit! A można w ogóle te granaty odrzucać, nie wiem czy zauważyliście, ale pojawił się przycisk. I prawdopodobnie właśnie to oznacza, że możemy je odrzucać. Przyjaciele, straż została postawiona w stan gotowości. Niedojdy mogą strzelać bez rozkazu. Dobra, idźmy do góry. O, karabin. Tutaj nie, chyba tutaj do góry trzeba dojść. Odsuń się do diabła! Co to było? No to było zabawne. Ej. Let me in! Chyba nie. O kurde, co się dzieje? Co to było do cholery? Przy przednim silniku wybuchła bomba! Odwrót! Wszyscy, już! Tak jest! Ty! Uwaga! Na pokładzie jest przywódczyni rebeliantów! To ta kobieta z Whitechapel! Ścigam ją! Ona nie może uciec! Na pewno muszę się tymi zająć. Przekręci rebelianci! Już, biegnę. Percivalu! Chwytałam rebelianta! Dobrze, spętaj go! Zaraz będę! Prawa furta uległa uszkodzeniu. Zespoły ratunkowe to B12 i B13. Oj! Co to jest, gra dymny czy...? Kurde, co to jest? Mam nadzieję, że nic wybuchającego.
cholera! Co tam się dzieje? Percivalu, zgubiłem cel. Kontynuuję pościg. Nie! Pędź do szalup! Mamy większy problem. Rebelianci mają drugą bombę. Cholera. Dobra, zaraz będę. A skąd oni to wiedzą? To jest jakaś paranoja! Ale Sterze, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć! Wasza misja w Whitechapel miała być tajna! A ja tymczasem dowiaduję się o rozlicznych ofiarach i zniszczeniu szpitala miejskiego! I jeszcze to! Obstaję przy swoim zdaniu. Biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się zdarzy. Sebastianie! Zrozum, że nie będę w stanie cię uchronić przed gniewem lorda kanclerza czy zakonu. Twój ojciec zrozumie. Teraz musimy znaleźć drugą bombę, nim nastąpi detonacja. A, drodzy rycerze, zapraszam. Musimy uciekać, zanim będzie gorzej. Sir Lucan pana eskortuje i wszystkim się zajmie. Kontynuujmy pościg. Oczywiście ta sytuacja dotyczy nas wszystkich. Chyba nie macie zamiaru zostać na pokładzie. Dołączymy do pana tak szybko, jak się da. Izzy, zajmij się nimi i idź do kokpitu. Nie, idę z tobą. Izzy, znajdź Lafayette'a i uciekajcie stąd. Ja... Twój brat powierzył mi ciebie pod opiekę. Zrób to. Dla mnie. Nara. Potrzebujemy broni. Obok jest magazyn. Zabierzemy broń strażników. Ale beka z tym, co sobie wymyślili. O matko, ci to mają pomysły. Coś to jest? Nie, nie ma. Co tam? Rebelianci wyślą kogoś, by zdetonował drugi ładunek. Przywódczyni rebeliantów i jej wspólniczka uciekły, by wykonać plan awaryjny. To musi być to. Dobrze, trzymajmy się planu. Którędy? Musimy znaleźć drugą bombę. A tutaj? Tutaj? What the hell? Ziomek, pomóż mi. Którędy mamy iść? Tu na pewno nie. Tu też się nie przycisnę. No what the... Aha. Super, drzwi nagle się otworzyły. Okej. Okay. Zostanę tu. Spróbuj się dostać do broni. No, procedury ewakuacyjne. Nie musimy ich słuchać na razie. Szczury kompanii uciekają z tonącego okrętu. Tchórze. Dozbrój się i idziemy dalej. What the fuck? Give me that fucking shit. Ej, no mistrzostwo. Reload. Kwatermistrz nabrał sprzętu, którego wystarczyłoby dla małej armii. Strażnicy kompanii nie słyną z subtelności. Nie rozumiem, po co kompania utrzymuje własną armię? No właśnie, po co? Jeden granat? Trochę kiepsko, ale mam nadzieję, że wystarczy. Mogą tu być rebelianci, uważaj. No bo po to się uzbroiłem, nie?
Otwórz drzwi. Osłaniam cię. Wracamy do głównego hangaru. Jeżeli sytuacja ulegnie pogorszeniu, pozostali pasażerowie zostaną odstawieni w najbliższej wieży tłumu. Ile my się narobimy? Rebelianci się rozwestwili. To prawda, ale coś się nie zgadza. To nie w ich stylu. Może masz rację. Tak czy owak, musimy ich powstrzymać. Wow. To jest chyba ta broń, której użyli, jak byliśmy wtedy na zewnątrz. O kurde. Dawać ich. Każdego. O jest, jeszcze przeżył. Wow, co to było? Chłopie, to wygląda jakby rzucił we mnie garnkiem. I pocisk się odbił. No, jeszcze tam jeden chyba gdzieś był. Muszę przeładować. Czysto, pamiętajcie o naszym celu. Gdzie dalej? Gdzie dalej? Help! Na pewno poszedł tędy. Jestem! Grayson, przeciśniesz się? Tak myślę. A on pewnie zostanie, co? Uważaj! Ile razy ja to w filmach widziałem? Czy w grach też? Mało brakowało, przyjacielu. Kusimy los. Zostaw to! Musi być inna droga. Nie ma czasu! Idź sam! Znajdę inne przejście! Tylko nie zgub celu! Wow, ale ty fajnie, ładnie. Lafayette, co się dzieje? Uszkodzenia są coraz poważniejsze. Jak długo zdołasz utrzymać okręt? Chwilę, Messie! Zrób co możesz, Marquisie. Daj nam jeszcze kilka minut. A ten co? What the fuck? O kurde! Co to za typ? Ej, ja żyję. Ale ja żyję. O, chyba już nie będę żył zaraz. Ej, nie mogę się tu schować nigdzie. No nie! Co jest grane, kurde! Nie mogłem ani go zaatakować wręcz, ani... Co się dzieje? Uszkodzenia są coraz poważniejsze. Jak długo zdołasz utrzymać okręt? Chwilę, Messie! Osłonię cię! Zrób co możesz, Marcin. Daj nam jeszcze kilka minut. Rozumiem.
tak było najszybciej to załatwić. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. W kabinach byli rebelianci. Wyeliminowałem ich. Kontynuuję pościg. Przyjąłem. Idę na rufę. Niedługo do ciebie dołączę. O masakra. O, amunicja. Nie, ten krabik ma mój lepszy jest. Można się tu zgubić, jak jakiś duży hotel to wygląda. Ej, gdzie mam iść? Oj. Nie! Dobra, huch. Już myślałem, że zamieniłem na dobre. Trzeba go powstrzymać. Nie ma na to czasu. Zaufaj mi, Grayson. Posłuchaj mnie, chłopcze. Poddaj się. Nie wiecie, z kim macie do czynienia. Nie jesteśmy wrogiem. Dowiedź tego i powstrzymaj to. Nie, dopóki kompania może robić, co jej się podoba. Nie może. My tego dopilnujemy. Za późno. O czym on mówi? Sebastian? Brachu. Nie musisz tego robić. A jednak. Ale coś tu jest nadal nie tak. Kurde, kompania swoją mini armię gdzieś tam tworzy. Poza wiedzą zakonu. Percivala. Percivalu, zgłoś się. Galahadzie, zgłoś się. Sebastian, zgłoście się. Proszę. Holy shit. No ładnie. Ale przepięknie to wygląda. Czyż nie? Po prostu mistrzostwo. Mega. Idziemy. No, dosłownie jak u diabła. Grey! Do cholery, odezwij się! Easy, jestem. Easy, słyszysz mnie? I wziął, wyrzucił. Jakby jeszcze zadziałało. To jest ten nasz kumpel? Principal?
Nic nie powiedział, już sobie sam nie wiem. Lukanie, Sakramoze, Elianie. Straciliśmy kontakt z Percivalem i Galahadem. Percival. Potrzebuję pomocy wszystkich rycerzy w pobliżu Crystal Palace. To ja. Grey? O, jest. Grey, odezwij się. Gdzie jesteś, do cholery? Uwaga! Sir Galahad żyje! Znajdźcie go! No co jest? No niestety, wojna wymaga ofiar. Zajmę się tym. Idźcie do rady. Spokojnie, Izzy. Dołączę przed sukcesją. Me pensées sont avec vous, monsieur. Moje kondolencje. Sir Percival był wielkim człowiekiem. Najlepszym z nas. Pozwoliłem sobie je odłożyć. Wiem, że to wbrew przepisom. Graysonie, nie obwiniaj się za to. Przegoń te uczucia. Łatwo ci powiedzieć. Jak mogę? Był moim mentorem. Bratem. Owszem, był. Ale skup się na nadchodzących uroczystościach. Reszta może zaczekać. Pozostało zbyt wiele pytań, Alesterze. Mam zamiar poznać na nie odpowiedź. Pomszczę śmierć Modoriego. Proszę cię, nie pogrążaj się w myślach o zemście. Wiodą do szaleństwa. Chodź. Rada nas oczekuje. Lord Hastings zmierza do nas z siedziby kompanii. Chcę ci podziękować osobiście za uratowanie życia jego i innych ludzi na pokładzie. Kompania ma u ciebie dług wdzięczności.
Ale nam coś nie pasuje w tej kompanii. Sir Percival służył naszemu bractwu przez ponad 6 wieków. Widział, jak upadały królestwa i jak inne zajmowały ich miejsce. Był świadkiem narodzin mieszańców i niestrudzenie z nimi wojował. A wszystko, czego doświadczył, zawdzięcza łasce kielicha. Graala. Czarna woda krążąca w naszych żyłach. I więź, jednocząca zakon. Eliksir, który leczy wszystkie rany i przedłuża życie śmiertelników. Jednakże nie zapewnia nieśmiertelności. A teraz Sebastian Melorivel Percival nie żyje. Pasowanie rycerzy w naszym zakonie następuje niezwykle rzadko. Wyłącznie gdy umrze jeden z pełniących w nim posługę. Zgodnie z tradycją, nowi rycerze przyjmują imiona swoich poprzedników. Zebraliśmy się tutaj, by celebrować właśnie taką uroczystość. Z pradawnej krwi. Graal tchnie nowe życie. Czy ty, Marii, Józefie, Paulu i Froku, Gilbercie Dumotier, Markizie Lafayette, przysięgasz strzec uświęconych praw zakonu? Czy przysięgasz oddać życie dla dobra naszej sprawy? Sercem i duszą. Pij. Niech ten Graal tchnie w ciebie nowe życie. A to nie był jeszcze rycerzem zakonu. Poprzez ten akt zostajesz włączony do tego zakonu. Od teraz tylko twoja krew będzie wypełniać tę fiolkę. Niech czarna woda ci służy. Używaj jej mądrze. Mianuję cię Sir Percivalem, sługą Wielkiego Króla i rycerzem Okrągłego Stołu. Powstań, Sir Percivalu, i zasiądź przy należnym ci miejscu przy stole. Kurde, strasznie niezręczna sytuacja, co? Tutaj pogrzeb, tutaj mianowanie i to jeszcze tym samym imieniem. Straże! Wynieście ciało Sebastiana Maloriego z komnaty i złóżcie je w krypcie. Otwieram posiedzenie rady. Niech ta straszliwa tragedia, która na nas spadła, będzie przestrogą dla tych, którzy sprzeciwiają się woli zakonu. Albowiem Sebastian Mallory nie zginął w walce przeciw mieszańcom. Nie. Padł ofiarą własnej niepokorności i zaniedbania tych, którzy przysięgali poświęcić się oraz strzec najwyższych zasad i wartości. I to dla jakich celów? Lordzie kanclerzu, muszę... Zniszczono budynek! Narażono życie niewinnych ludzi! Zniszczono mienie kompanii o wprost niewyobrażalnej wartości. Powinniśmy dziękować losowi za uniknięcie większej katastrofy. Nie aresztowaliście choćby jednego rebelianta! W
Wprost przeciwnie. Przez swoje zachowanie rycerze ci zrobili przysługę naszym wrogom. Lord Kanclerz jest zbyt surowy. Trzeba pamiętać, że oddział Sir Percivala zdobył informacje na temat spisku rebeliantów. Pozyskał jedynie same poszlaki. Garść hipotez, które doprowadziły do straszliwej katastrofy. Nie chcę o tym słuchać. Z całym szacunkiem, lordzie. Siadaj, Sir Galahadzie! Za przeproszeniem. Ja też straciłem przyjaciela. Powiem więcej. Brata. I nie godzi się, żeby tak go szkalować. Za chwilę uznam to za akt nieposłuszeństwa, rycerzu. Jestem świadomy swojej odpowiedzialności w sprawie. Lecz jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć, zrobiłbym dokładnie to samo. Tak jak chciał Mallory. Panie! Rycerze! Rebelianci napadli Lorda Hastingsa. Jest z eskortą na moście Westminster. Wszyscy do broni! Ochrońcie Lorda! Wybijmy tych bezbożników raz na zawsze! Sir Galahadzie, to jeszcze nie koniec. Ktoś musi odpowiedzieć za śmierć Sebastiana Mallory'ego. I odpowie za to. Dokładnie. Ciekawe, czy ten kanclerz coś ukrywa. Uzbrójcie się i zajmijcie pozycje obronne. Galahad, rozkazy. Chodźmy. Dobry rozkaz. No to zaczyna się niezła bitwa. Czuję, że... Sir Galahadzie! Powóz Lorda zaatakowano na moście. Nie wiemy, kto przeżył. Lucan i Grain Percival za mną! Czuję, że dużo ołowy wpakujemy przeciwników. Hastings może jeszcze żyć! Znajdźmy go! Dobra, znajdźmy go, ale w kolejnym odcinku, słuchajcie. Dzięki serdecznie za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobał. Był, no, aż nadto chyba przegadany. Chyba z dwa rozdziały, co najmniej, przeleciały pod wodzą samych kascenek. To jest naprawdę bardzo dziwne. No ale cóż, tak jak mówię, gra jest bardziej, znaczy, no, gra jest bardziej do oglądania niż do grania. Nie każdy może się to podobać. Mi się akurat podoba, fajnie to wygląda, można się wczuć. Można sobie wnioskować jakieś tutaj, znaczy można jakieś wyciągać wnioski na temat tego, co tu się dzieje. No i cóż, jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej, to śledźcie mój kanał i lajkujcie ten materiał, jeśli wam się podobał. A ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!